Jeśli masz jakieś cele w życiu, studia, dobra praca, duży dom, super samochód, to powiem Ci, że jeśli nie znasz osobiście Boga, nie poznałeś Jezusa, to wszystkie Twoje cele są na marne, są do wyrzucenia. Musisz się narodzić na nowo, bo inaczej nic nie zdziałasz. Nie zostaniesz zbawiony, a po śmierci pójdziesz do piekła. Jezus Chrystus zapłacił za wszystkie Wasze grzechy, abyście mogli zostać zbawieni. On powiedział, że jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie wejdzie do Królestwa Bożego. I nie da Ci tutaj nic żadna religia, która ma na ustach Boga. Nie dadzą Ci tutaj dobre uczynki Twoje. Żadne dobre uczynki nie dadzą Ci nic. Nie zasłużysz sobie u Boga na nic. Bo z niezasłużonej przychylności możesz zostać zbawiony. To się nazywa łaska. Przez łaskę. Z łaski przez wiarę. I nie z Waszych uczynków. Żeby się nikt nie chlubił. Ja byłem człowiekiem religijnym. Chodziłem do kościoła katolickiego. Byłem bardzo pilny w tym. Modliłem się do obrazów, do figur. Jeśli coś potrzebowałem w życiu, to się do tego modliłem. Robiłem różne obrzędy religijne. Komunia, wierzmowanie. Byłem ochrzczony w kościele katolickim. Ale nic mi to nie dodało do życia. Nic mi to nie przyniosło. Nie znałem, realnie nie znałem Boga. Żyłem, będąc w religii, żyłem bardzo... byłem rozbestwiony. Jeździłem do dyskoteki. Upijałem się. Uprawiałem seks z jakimiś dziewczynami. Prowadziłem życie, myślałem, że to jest okej, bo każdy tak robi. Ale moje życie zaczęło się sypać. Jak ożeniłem się i zobaczyłem, że nie jestem szczęśliwy z kobietą. Wołam do Boga ze szczerego serca. Boże, co jest w moim życiu? Przecież robię wszystko, jak tutaj inni, jak w ogóle religia nakazuje. Schwyciłem do ręki Biblię. I przeczytałem, że Jezus Chrystus zapłacił za moje grzechy. Wziął wszystkie moje patologie na krzyż. Przelał swoją świętą krew za wszystkie moje błędy życiowe. Za wszystkie moje decyzje, które podjąłem bez Boga. I wstał z martwych. Bo ja zapragnąłem takiego Boga poznać. I uwierzyłem w Niego, uwierzyłem, że słowa w tej Biblii są prawdziwe. Że ta Biblia, która zbierała kurz na mojej łódce, że tam jest zawarte Słowo Boże, Słowo Boga, Słowo Życia. Jezus powiedział, jestem prawda, droga i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie. Słowo Boże mówi, że On wziął nasze grzechy na krzyż, abyśmy Jego ranami i sitami zostali uzdrowieni. Możesz zostać uzdrowiony z każdej choroby, która Cię dzisiaj dręczy. Z nowotworu, z jakiejś choroby wrodzonej. On przyszedł, by uzdrowić też ludzi. Grzech jest przyczyną każdej choroby, która jest tutaj. Choroba nie jest wolą Bożą. Bóg chce, abyś był zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Żebyś został ubłogosławiony tutaj na tej ziemi, na każdej płaszczyźnie. Żebyś mógł zostać również uzdrowiony fizycznie i mentalnie. Jeśli Cię dręczy jakaś depresja, jeśli Cię dręczy zniewolenie, to możesz zostać uwolniony. Ale pamiętaj, ja Ci głoszę Słowo Życia. Po pierwsze, głoszę Ci zbawienie, że Jezus Chrystus zapłacił za Twoje grzechy, abyś mógł się pojednać z Bogiem za darmo i mieć pokój z Bogiem, a po śmierci mógł pójść do nieba. Bo jeśli nie pojednasz się z Bogiem, nie uwierzysz w Ewangelię, czyli w moje słowa, pójdziesz do piekła, bo nie wiesz na żadnym czyście, czy się nie istnieje. To ściema, by robić interes religijny, by to się wszystko utrzymywało. Bóg nie chce pieniędzy od Ciebie żadnych. Nie wymaga od Ciebie żadnego uczynku. On chce, żebyś przez wiarę przyjął to, co ten Bóg zrobił. Ten Bóg jest wiarygodny.
Człowiek może ciebie kłamać, ale Bóg nigdy nie może. Bóg dotrzymuje swojego słowa. On jest prawdomówny. Jak powiedział, tak wszystko zrobił. I zrobi. Jak uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, zostałem uwolniony od pornografii, którą ty być może jesteś zniewolony i siedzisz i tylko czekasz, kiedy wrócisz do domu i zasiądziesz przed komputerem czy przed twoim telefonem, wejdziesz sobie na stronę pornograficzną, będziesz różne rzeczy robił ze swoim ciałem. Ale Bóg chce uwolnić ciebie od tych rzeczy. Bóg chce, żebyś był wolnym człowiekiem. Żebyś był szczęśliwy na tej ziemi. I żebyś po śmierci mógł pójść do nieba. Jak ja oddam się Jezusowi, narodziłem się na nowo. Mój martwy duch został odrodzony z Bożego Ducha. I żyje we mnie Duch Boga. I w tobie też może zamieszkać. Wystarczy, że się ze mną zgodzisz w to, co mówię. Jeśli się ze mną nie zgodzisz, to również nie zgadzasz się z Bogiem. Jeśli odrzucasz moje słowa, to odrzucasz słowo Boga. To odrzucasz samego Boga. Bo słowo Boga, a Bóg to sam. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Nie jest nim Maria, nie jest nim Mahomet, nie jest nim Budda, nie jest nim twój partner życiowy. Nic ci nie zbawi w tym świecie. Nie zbawią cię pieniądze, nie zbawią cię dobre imprezy, nie zbawią cię narkotyki, dobre samochody, dobre wspomnienia, znajomi na Facebooku. Jak będziesz miał znajomego Jezusa Chrystusa, jeśli On się stanie twoim Panem i Zbawicielem, to pójdziesz po śmierci do nieba. Narodzisz się na nowo. Twoje życie będzie mogło się zmienić. To też będzie zależało od twojej decyzji. Bo możesz zostać zbawiony, możesz się narodzić na nowo. Ale w życiu nic dalej się nie zmieni. Tylko po śmierci pójdziesz do nieba. Bo ten Bóg jest dobry i nie wymaga od ciebie żadnych uczynków. Bo wszystko Jezus już uczynił. On powiedział, wykonało się na krzyżu. Wykonało się zbawienie. I religia cię nie zbawi. Nie zbawi cię spowiedź. Nie zbawi cię sakrament. Ale Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem. I On cię zbawi. To Jego krew została przelana na krzyżu Golgoty. I żadne twoje uczynki. Nie zasłużysz sobie na niebo żadnym twoim uczynkiem, tylko przez Jezusa Chrystusa. Nieważne kim jesteś, czy jesteś górnikiem, czy jesteś księdzem, czy lekarzem, czy może ratujesz ludzi właśnie, czy ratownikiem, będziesz się chlubił z tego, uratowałem człowieka. A Jezus zapłacił za wszystkich ludzi. Za wszystkich ludzi, nieważne jakiej kategorii, nieważne jakiej rasy, nieważne jakiego wyznania. On swoją krew przelał za wszystkich ludzi, a przede wszystkim to się tyczy w ogóle ciebie. Za ciebie zapłacił Jezus, tak, za ciebie. I dzisiaj, możesz dzisiaj się pojednać z tym Bogiem. To wszystko zależy od twoich decyzji, bo Bóg dał ludziom wolną wolę, aby mogli wybrać miłość, bo miłość trzeba wybrać. Ty masz wolny wybór. Możesz wybrać. Nie. Słowo Boże mówi, kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Śmierć i życie. Wybierz życie, abyś żył. A Jezus powiedział, ja jestem życiem. I wybierz dzisiaj te życie. Abyś mógł zostać zbawiony. Abyś miał pokój z Bogiem. I żebyś mógł wybrać, żebyś mógł wziąć wszystko od tego Boga. Wszystko od Boga weź. Jeśli twoim Panem nie jest Jezus, to tym Panem jest diabeł. A moim Panem jest Jezus. Ja dzisiaj kładę ręce na chorych i ludzie są uzdrowieni. Jeśli jesteś chory, to podejdź, będziemy się o ciebie modlić, zostaniesz uwolniony, dotknie cię moc Boża. Bo ten Bóg jest Bogiem mocy. Bo ten Bóg jest Bogiem mocy i podniesie twoje życie. Jeśli nie chcesz Boga, to idziesz do piekła. Ale możesz zmienić zdanie. Możesz spokutować ze swoich grzechów. Możesz spokutować swojego widzimisia.
i możesz oddać życie Jezusowi. Słowo Boże mówi w Rzymian, w liście do Rzymian 10:9. Jeśli uwierzysz w swoim sercu, że Chrystus stał z martwych i wyznasz go jego Panem i Zbawicielem, zbawiony będziesz. To takie proste. To jest proste. Zbawienie jest proste. Jest za darmo, to nic nie kosztuje. Wymaga tylko twojego aktu decyzji. Wybierz życie, abyś żył. Amen.